Dzisiaj będę Wam tłumaczyć, jak z kieskośną, dlatego że bardzo często do mnie piszecie, jak taką pliskę wykonać i pokażę Wam, jak to zrobić. Czyli mamy kawałek materiału, z którego, bo jak sama pliska, jak mówimy, że pliska skośna, no to wiadomo, że musi być ona skrojona z ukosów. Kroimy ją dlatego po ukosie, bo w ten sposób materiał, zobaczcie, jak tak biorę materiał, on się nie ciągnie prawie wcale, a jak go wezmę o, w ten sposób, czyli jakby po tej przekątnej pociągnę, to on się wtedy nam ładnie ciągnie. Pliskę skośną wykańczamy proste i owalne brzegi tkaniny, a więc wykroję szyi, pachy, klosze, półklosze, zaokrąglenia, cięcia i marszczenia. Mamy kawałek materiału. Składamy go jakby tak na poprzekątnej. Ja mam tutaj akurat kropki, które są poprzekątne, ale w momencie, kiedy nie masz takich kropek, no to co? Mamy tutaj tą naszą, jakby można powiedzieć, że dla ułatwienia można sobie nawet zaprasować to trochę żelazkiem, żeby wiedzieć, jak to tą przekątną jakby tego naszego kwadratu uzyskać. I słuchajcie, i teraz taką pliskę skośną powinna być mniej więcej w szerokości ona 2,5 do 3 cm. Czyli ja sobie biorę, że od środka na przykład w każdą stronę wyznaczę sobie po 3 cm od środka tutaj tego złożenia. I teraz trzeba wziąć linijkę i sobie najlepiej narysować. Staramy się robić to równo i dokładnie, dlatego że później jak tylko krzywo to zrobimy, to później będzie nam niestety nieładnie ta pliska leżeć. Jak już tak mamy tutaj narysowane te nasze linijki, to sobie bierzemy nożyczki i tniemy po skosie. Mamy kilka takich plisek. Widzicie, jak ona się ładnie ciągnie i pięknie układa. Mamy takie pliski. No i teraz no, nie zawsze uszyjemy odpowiedniej długości taką pliskę, więc musimy te pliski ze sobą połączyć. Żeby połączyć je i by miały jedną długość, musimy je złożyć. O, mamy tutaj jeden taki brzeg i mamy ten drugi brzeg. Odłóżmy sobie tutaj. Zważyć je tak, że nie mamy pliski odpowiedniej długości, musimy je ze sobą połączyć, więc składamy je tak ze sobą prawymi stronami, żeby ostre końce wystawały nam poza brzeg, czyli ostry kąt tutaj tej naszej pliski spodniej wychodzi nam tutaj, o tu, i tu mamy z drugiej strony ten drugi ostry kąt. Spinamy sobie, poczekajcie, ok, spinamy sobie to szpilką, oj, rozeszło mi się, dobra, spinamy sobie szpilką na jakąś szerokość około tam 4 do 5 mm od brzegu i musimy przeszyć to na maszynie. Po przeszyciu tutaj na maszynie rozkładamy tą naszą pliskę. Tutaj musimy ten brzeg rozłożyć i rozprasować. Zdobujemy te szwy, dlatego żeby one były tutaj cienkie, no bo wiadomo, że my je będziemy musieli później pozawijać, nie? Więc dlatego muszą być one cieniutkie. Widzicie? I tu uzyskaliśmy taki czubek, który musimy teraz ściąć. Z jednej i z drugiej strony go ścinamy. I mamy równiutką pliskę, widzicie? Teraz jak ją połączymy tutaj, to nam się tu tutaj nie zrobi nic grubego. Oczywiście pliski można robić jeszcze grubsze, szersze, nawet do 3-4 cm, w zależności od tego, do czego wykorzystujemy i jaki materiał będziemy obszywać. Tak mamy wykonaną już pliskę i możemy z niej korzystać. Dziękuję.